Cześć, jeśli chcesz, abyśmy dalej tworzyli streszczenia lektur i prace plastyczne, zasubskrybuj nas. Dzięki! Cześć, jestem Wróżka Ariat. Cieszę się, że już jesteś. Czekałam na Ciebie. Dzisiaj opowiem Ci bajkę o przygodach króliczka Dyzia. Dyzio to mały króliczek o wielkim sercu. Uwielbia przygody. O tym, co już przeżył i czego doświadczył, możecie posłuchać w pierwszej części opowiadania o jego przygodach. Tym razem wyruszył w kolejną podróż na pokładzie Daru Oceanu. Podczas emocjonującej podróży statek spotkał tajemniczą istotę morskiego ludu – Syrenę Selenę. Selena posiadała magiczną perłę, która miała moc kierowania morzami i przywoływania stworzeń morskich, kiedy były im potrzebne. Zgodziła się pomóc Dyziowi Larze w ich misji, wymieniając perłę na naszyjnik ze złotej iskry. Dzięki naszyjnikowi jej płetwa mogła zmienić się w nogi. W końcu po długiej i trudnej podróży Dyzio, Lara, kapitan Siwobrody i Syrena Selena dotarli na Wyspę Skarbów. Tam spotkali starożytnego strażnika, który strzegł skarbów przed intruzami. Dyzio użył perły, przywołując tajemnicze stworzenia, które doskonale znały tamte tereny i wskazały górę, w której wnętrzu znajdowały się ukryte skarby. Na skale wypisana była zagadka. Klucz do otworzenia sekretnych drzwi. Brzmiała ona. Co się mnoży, gdy się dzieli? Towarzysze spojrzeli na siebie zdezorientowani. Nie znali bowiem odpowiedzi. Jedynie Dyzio zaczął podskakiwać radośnie, krzycząc – dobroć, dobroć! Ona zawsze rośnie, kiedy obdarowujemy nią innych! Kiedy tylko króliczek wypowiedział słowo dobroć, skała zaczęła się poruszać i odsłoniła ukryte w niej przejście prowadzące do skarbu. Gdy podróżnicy dotarli do komnaty wypełnionej cudownościami, byli oczarowani widokiem. Złote monety, klejnoty, magiczne artefakty tłoczyły się wokół nich, co niektórzy z załogi kapitana Siwobrodego próbowali chować złote łańcuchy czy monety do kieszeni. Ale Dyzio miał inną wizję wykorzystania skarbu. Postanowił, że powinny być one podzielone pomiędzy ludzi, tak by każdy, kto ich potrzebuje, mogło z nich korzystać. Tak więc Dyzio, Lara i kapitan Siwobrody i Syrena Selena przywołali wszystkich ludzi z pobliskiej wioski oraz stworzenia z pobliskiego lasu, aby podzielić się swoim odkryciem. Wszyscy byli pełni wdzięczności wobec Dyzia i jego przyjaciół za hojność i dobroć. Po tym niezwykłym wydarzeniu podróżnicy powrócili do domu, ale z sercami pełnymi radości i wspomnień. Przygoda na Wyspie Skarbów nauczyła ich, że prawdziwy skarb tkwi w hojności, dzieleniu się i pomaganiu innym. I tak Dyzio kontynuował swoje podróże, pełne pasji do odkrywania nowych miejsc, dzielenia się z innymi. Jego imię stało się synonimem odwagi, hojności i przyjaźni. Każdy, kto poznał Dyzia, wiedział, że za nim idą niesamowite przygody i że jego serce jest pełne dobroci, a on sam nigdy nie odmawia pomocy. Pewnego poranka Dyzio, znów kierując się potrzebą nauki i ciekawości świata, wyruszył w drogę. Towarzyszyli mu starzy przyjaciele – Lara, kapitan Siwobrody i Syrena Selena. Podróżując na pokładzie statku Dar Oceanu, wyruszyli w kolejną ekscytującą podróż morską. Tym razem jednak ich cel był nieznany, ale pełni entuzjazmu postanowili odkryć nowe tajemnice bezkresnych wód. Podczas żeglugi napotkali na tajemniczą, zamgloną wyspę, która nazywała się Wyspą Mglistych Marzeń. Mówiła o niej legenda o zaginionych skarbach i niesamowitych magicznych stworzeniach spełniających marzenia, które tam zamieszkiwały. Dyzio i jego towarzysze postanowili zbadać tę wyspę i odkryć jej tajemnicę. Gdy zbliżali się do brzegu, zostali powitani przez wielkiego kapitana Hipolita, strażnika wyspy i opiekuna jej tajemnic. Hipolit opowiedział im o magicznym źródle, które miało moc spełniania najskrytszych marzeń, a także uzdrawiało serce zawiści i chciwości. By jednak je odnaleźć, musieli przejść przez serię trudnych prób, które miały sprawdzić ich odwagę, mądrość i wiarę w siebie. Pierwszą próbą było pokonanie labiryntu cieni. W labiryncie czaiły się zmyślne iluzje i pułapki, które miały zmylić podróżników i skierować ich w ślepy zaułek. Wkraczając do labiryntu, Dyzio czuł, jak powiewa tajemnicza magia w powietrzu. Ściany labiryntu zmieniały kształty, a iluzje sprawiały, że trudno było odróżnić prawdziwe ścieżki od fałszywych. Kapitan Siwobrody, który był doświadczonym żeglarzem, wiedział, że muszą być czujni i nie dać się zwieść złudzeniom. Syrena Selena swoim magicznym głosem wzywała do siebie promienie słońca, które przenikały przez zaklęte rośliny i rzucały na ściany labiryntu tęczowe refleksy. To dawało Dyziowi, Syrenie i kapitanowi Siwobrodemu pewność, że idą we właściwym kierunku. W trakcie swojej wędrówki spotkali różne pułapki, które miały ich i zaskoczyć, i zatrzymać, jednak dzięki swojej spostrzegawczości i współpracy udawało im się unikać niebezpieczeństw. Kapitan Siwobrody wykorzystał swoje morskie doświadczenie, by przewidzieć, gdzie mogą czaić się na nich ukryte zagrożenia. W
pewnym momencie, kiedy wydawało się, że już się pogubili, króliczek Dyzio wpadł na pomysł. Zbliżył się do jednej ze ścian labiryntu i zaczął słuchać uważnie. Usłyszał ciche echo swojego kroku, które prowadziło go w odpowiednim kierunku. Oznajmił swoim towarzyszom, że powinni słuchać uważnie, a dźwięki podpowiedzą im, która droga jest właściwa. W końcu po wielu zawiłościach i trudnościach dotarli do serca labiryntu. Tam czekała na nich ostatnia próba. Wielki kamienny posąg, który strzegł skarbu. Posąg wydawał się groźny i nieprzenikniony, ale Dyzio, Syrena, Selena i kapitan Siwobrody nie dawali za wygraną. Syrena Selena skierowała swój magiczny śpiew ku posągowi, rozdrabniając twardą skałę, odsłaniając skarb, który był ukryty za nim. Był to magiczny kryształ, który obdarzał mocą i spełniał najskrytsze marzenia. Króliczek Dyzio, Syrena Selena i kapitan Siwobrody dzielili się skarbem, ale najważniejsze było to, że przeszli przez labirynt iluzji i pułapek razem, wspierając się nawzajem. Ta przygoda na zawsze umocniła ich przyjaźń i nauczyła, że w trudnych sytuacjach, chwilach warto mieć obok siebie prawdziwych przyjaciół, którzy mogą przejść przez każdą labiryntową zagadkę życia. Króliczek Dyzio, Sarenka Lara, kapitan Siwobrody i Syrena Selena stali przed kolejną wielką próbą, spotkaniem ze smokiem. Wiedzieli, że smoki są potężnymi i niebezpiecznymi stworzeniami, ale byli gotowi na to wyzwanie. Gdy zbliżyli się do legowiska smoka, poczuli gorący powiew ognia i słyszeli mocne ryki. Jednak zamiast uciekać, postanowili użyć swojej inteligencji i odwagi. Kapitan Siwobrody wpadł na pomysł, aby zwrócić uwagę smoka na siebie, działając jako przynęta. Z dumą i pewnością siebie stanął przed smokiem, wydając z siebie mocny okrzyk i machając swoim mieczem. Smok skierował swoją uwagę na niego, widząc w nim godnego przeciwnika. W tym czasie króliczek Dyzio, Lara i Syrena Selena skrycie przemieszczali się wokół smoka, starając się znaleźć jego słaby punkt. Obserwowali każdy ruch smoka, szukając sposobu na jego obezwładnienie. Nagle Lara spostrzegła, że smok ma wrażliwe miejsce na ogonie. Był to jego najbardziej odkryty fragment ciała, który mógł być ich kluczem do sukcesu. Sarenka szybko przekazała tę informację króliczkowi Dyziowi i Syrenie Selenie. W tym samym momencie kapitan Siwobrody zdołał odwrócić uwagę smoka i skierować jego uwagę na siebie. To dało wystarczająco dużo czasu Dyziowi, Selenie i Larze, aby zebrać swoje siły i uderzyć w słaby punkt smoka. Króliczek Dyzio skoczył w górę i z całej siły uderzył smoka w ogon. Sarenka Lara rzuciła swoje ostrze w kierunku smoka, a Selena wykorzystała swoją magiczną moc, aby osłabić jego obronę. Smok zakrzyknął z bólu i z zaskoczenia. Był osłabiony, ale wciąż groźny. Jednak dzięki ich współpracy, determinacji i pomocy nawzajem, Dyzio, Lara, Siwobrody, Selena byli w stanie pokonać smoka. Po zaciętej walce smok padł na ziemię, bezsilny. Dyzio, Lara, Siwobrody i Selena byli zadowoleni z tego, że pokonali stworzenie potężne i przeżyli kolejną niesamowitą przygodę. Ostatecznie po wielu próbach i przygodach Dyzio, Lara, kapitan Siwobrody i Selena dotarli do magicznego źródła. Kiedy wszyscy włożyli swoje ręce pod wartki strumień, spełniły się ich najskrytsze marzenia. Dyzio marzył o bezpiecznym domu dla kolejnych stworzeń, Lara o poznaniu największych tajemnic magii, kapitan Siwobrody o towarzyszce morskich wypraw, a Syrena Selena o spełnieniu swojej misji, ochrony mórz i oceanów przed niszczycielską działalnością człowieka. Zadowoleni i pełni wdzięczności za tę niezwykłą przygodę, podróżnicy powrócili na swój statek i kontynuowali swoje podróże, gotowi na nowe przygody i odkrycia. Przez ich odwagę, współpracę i dobro stali się legendą wśród żeglarzy i zjednywali sobie serca ludzi i magicznych istot, które spotykali na swojej drodze. Zaś w jednej z odwiecznych wiosek kapitan Siwobrody spotkał byłą piratkę Mirandę Waleczną, która już dawno porzuciła życie wilka morskiego, ale bez wahania postanowiła wsiąść na statek z Siwobrodem, w którym się ze wzajemnością zakochała. I tak Dyzio i jego niesamowici towarzysze podbijali kolejne serca mieszkańców, podziwiali niesamowite krajobrazy i szerzyli ideę dobra i pokoju. Gdziekolwiek się pojawili, przeżywali magiczne chwile i dzielili się radością z innymi, zostawiając za sobą piękną i inspirującą ścieżkę. Pewnego dnia Dyzio i przyjaciele postanowili odkryć tajemniczą wyspę przyjaciół. Legenda głosiła, że na tej wyspie mieszkały magiczne stworzenia, które potrafiły mówić ludzkimi językami i były przyjazne dla podróżników. Na pokładzie statku Dar Oceanu dotarli do brzegu tajemniczej wyspy. Kiedy wyszli na ląd, zostali powitani przez grupę uroczych stworzeń zwanych śmieszkami. Były to małe, kolorowe istotki z niezwykłymi fryzurami, przypominające nieco wyglądem papugi. Miały zdolność mówienia i śmienia się w różnych tonacjach, a także niezwykłe, kolorowe upierzenie.
Śmieszki były bardzo przyjazne i zaprosiły podróżników do swojego magicznego, kolorowego lasu. Tam pokazały im swoje umiejętności, jak śpiewanie i tańczenie, które sprawiły, że wszyscy się uśmiechali. Dizio i jego przyjaciele dołączyli do tańca i radośnie śmiali się ze śmieszkami. Nagle podczas zabawy Dizio zauważył niezwykłe światełko w oddali. Okazało się, że pośród drzew ukryta była starożytna skała, która miała moc spełniania marzeń. Podróżnicy postanowili zbadać tę skałę i zobaczyć, jakie cuda się w niej kryją. Gdy zbliżyli się do starożytnej skały, usłyszeli ciche szepty i głosy, które wydawały się pochodzić z wewnątrz. Były to głosy duchów, przyjaciół wyspy, którzy przemawiali do nich. Duchy opowiedziały historię o mrocznym czarodzieju, który kiedyś próbował przejąć kontrolę nad wyspą. Jednak dzięki odwadze i poświęceniu przyjaciół wyspy udało im się go pokonać i zamknąć w czeluściach starożytnej skały. Dizio i jego przyjaciele postanowili uwolnić złego czarodzieja i dać mu szansę na poprawę i na czynienie dobra. Razem z duchami przyjaciół wyspy stworzyli magiczny rytuał, który otworzył starożytną skałę i uwolnił czarodzieja Dryfusa. Czarodziej, pełen skruchy, obiecał, że użyje swojej magii do naprawienia wszelkich szkód, jakie wyrządził, a odtąd będzie działał tylko na rzecz dobra wyspy i jej mieszkańców. Po zakończonym rytuale wyspa zaczęła jaśnieć jasnym światłem, a śmieszki tańczyły radośnie wokół Dizia, Lary, kapitana Siewobrotego i jego wybranki oraz Syreny, Seleny i czarodzieja Dryfusa. Był to znak, że wyspa wybaczyła czarodziejowi i jego przeszłości i była gotowa na nowy początek. Podróżnicy pożegnali się z mieszkańcami tej roześmianej i niezwykle przyjacielskiej wyspy. Obiecali tu wrócić, gdy tylko znów będą potrzebować uśmiechu i radości. Z pełnymi sercami wyruszyli w dalszą podróż na pokładzie statku, pełni nadziei i wiary w to, że każdy dzień może być nowym początkiem. I tak Dizio i jego niesamowici przyjaciele kontynuowali swoje przygody, zyskując nowe doświadczenia, poznając magiczne miejsca i spotykając fantastyczne stworzenia. Wszystko to dzięki ich odwadze i przyjaźni i gotowości do dzielenia się radością ze światem. Pewnego letniego dnia Dizio, Lara, kapitan Siwobrody i jego towarzyszka Syrena, Selena znów postanowili udać się na wakacyjną wyprawę. Tym razem ich celem była tajemnicza Zatoka Skarbów. Słynęła ona z niezliczonych cudowności ukrytych na okolicznych wyspach i w głębinach jej wód. Po kilku dniach żeglugi dotarli do pierwszej wyspy, znaną jako Wyspa Perłowa. Wyspa ta była zamieszkiwana przez piękne muszle, które potrafiły wytwarzać magiczne perły. Podróżnicy postanowili pomóc muszlom w ochronie ich skarbów przed złodziejami. Podczas poszukiwań napotkali grupę piratów, którzy chcieli zagarnąć perły i opanować wyspę, nie zwracając uwagi na muszle. Dizio i jego przyjaciele postanowili przeciwstawić się złoczyńcom. Kapitan Siwobrody i Miranda Waleczna opracowali strategię walki. Lara wykorzystywała zdobyte dzięki życzeniu magiczne umiejętności. Syrena Selena wywoływała potężne fale, a Dizio zaskoczył przeciwników swoją zwinnością i sprytem. Jako przeciwnicy walki przyjaciele zwabili piratów w pułapkę, sieć stworzoną przez splątane ośmiornice i nakłonili piratów do złożenia broni i oddania skradzionych pereł. Muszle były wdzięczne za ich pomoc i zaoferowały im najpiękniejsze perły jako podziękowanie. Dizio zdecydował, że będą one miały szczególne miejsce na darze oceanu i zostaną one wprawione w ster, by były pamiątką z ich przygody na Wyspie Perłowej. Kontynuując swoją podróż, drużyna dotarła do drugiej Wyspy Skarbów, znanej jako Wyspa Skarbów Zaginionego Pirata Bolka. Według legendy na tej wyspie ukryty został skarb, który należał do legendarnego pirata, a jednak aby go odnaleźć należało rozwiązać serię zagadek i przejść przez groźne pułapki. Przyjaciele byli gotowi na to wyzwanie. Wykorzystując swoje zdolności i współpracując ze sobą pokonali wszystkie trudności. Ostatecznie znaleźli skarb Bolka, skrzynię pełną złota, klejnotów i map morskich, które pozwoliły im zaplanować kolejne podróże. Złotem i klejnotami przyjaciele postanowili podzielić się z mieszkańcami wyspy, którzy byli skazani na biedę z uwagi na zanieczyszczenie wód. Łowili oni coraz mniej ryb i stawali się coraz bardziej ubodzy. Mieli nawet trudności z wyżywieniem swoich dzieci. Przyjaciele zorganizowali wielki festyn, podczas którego skarb został rozdzielony równo pomiędzy mieszkańców na wyspie rybaków. Wszyscy na wyspie byli pełni wdzięczności i szczęścia, a Dizio i jego przyjaciele pomogli im w odzyskaniu wiary w to, że mogą przetrwać. Postanowili również zorganizować wielką akcję oczyszczania wód i wyłowili z nich tony plastikowych butelek i foliowych woreczków, które zagrażają stworzeniom mieszkającym w wodzie. Po tej przygodzie Dizio i jego przyjaciele kontynuowali swoją podróż w poszukiwaniu kolejnych skarbów i przygód. Każda wyspa, na którą trafili, odkrywała przed nimi nowe tajemnice i niesamowite historie. Dzięki swojej odwadze, sprytowi i wielkiemu sercu w trakcie wyprawy zdobyli nie tylko skarby, ale także serca wielu ludzi i stworzeń. Ich działania stawały się legendarne, a imiona były wspominane z uśmiechem na ustach w każdym zakątku oceanu.
Pewnego razu Dyzio, Lara i kapitan Siwobrody z towarzyszką i Syreną Seleną postanowili wyruszyć na niezwykłą wyprawę w kierunku tajemniczej Wyspy Nadziei. Było to legendarne miejsce, które według opowieści było pełne magii i przywracało nadzieję tym, którzy jej nie mieli. Gdy statek Dar Oceanu dotarł do brzegu Wyspy Nadziei, przyjaciele natknęli się na tajemniczego starca o imieniu Elisjasz. Starzec opowiedział im o wielkim drzewie życzeń, które miało moc przywracania nadziei. Jednak aby dostać się do drzewa, musieli pokonać serię wyzwań i przekroczyć granice swoich lęków, a także zmierzyć się z sytuacjami odbierającymi nadzieję na wygraną. Pierwszym wyzwaniem było przejście przez leśny labirynt pełen zaklęć i zwodniczych ścieżek. Dyzio, wykorzystując swoją bystrość, Lara swoje umiejętności orientacji w terenie, kapitan Siwobrody z towarzyszką swoje umiejętności przywódcze, a Syrena Selena swoją intuicję, aby razem znaleźć właściwą ścieżkę i wydostać się z labiryntu. Towarzyszył im również dobry humor wywoływany przez śmieszki. Nie stracili zatem nadziei na wyjście z tej leśnej pułapki. Kolejnym wyzwaniem było stawienie czoła strażnikowi bramy, potężnemu duchowi, który chronił wejście do świątyni Wielkiego Drzewa. Strażnik sprawdzał odwagę i czystość intencji podróżników. Podróżnicy udowodnili swoją gotowość do spełnienia marzeń oraz niesienia dobra i rozpalania w sercach nadziei, zdobywając tym samym pozwolenie na wejście do świątyni. W świątyni Wielkiego Drzewa czekała na nich seria prób, które miały ukazać ich najgłębsze pragnienia i wartości. Dyzio marzył o odnalezieniu rodziny, Lara o odzyskaniu utraconych wspomnień, kapitan Siwobrody o pokoju na morzach, a Syrena Selena o ochronie morskich stworzeń. Przechodząc przez trudne próby i dzieląc się swoimi marzeniami, dostąpili błogosławieństwa Wielkiego Drzewa. Gdy podróżnicy opuścili Wyspę Nadziei, każde z ich marzeń zaczęło się spełniać. Dyzio odnalazł dawno utraconych krewnych, Lara odkryła swój prawdziwy rodowód, kapitan Siwobrody przyczynił się do podpisania pokoju między rybakami a piratami, a Syrena Selena stała się opiekunką morskich stworzeń. Wrócili na Dar Oceanu, odmienieni, pełni radości i nadziei. Ich przygoda na Wyspie Nadziei na zawsze zmieniła ich życie i udowodniła, że marzenia mogą się spełniać, jeśli tylko w nie wierzymy. Jesteśmy gotowi podjąć wyzwania, a siłę do pokonywania przeszkód daje nam nadzieję na lepsze jutro. I tak podróżnicy kontynuowali swoje wojaże po morzach, dzieląc się historią Wyspy Nadziei z innymi, inspirując ich do ścigania swoich marzeń. Byli bohaterami, którzy nie tylko zdobywali skarby, ale także wzbogacali życie innych o swoją odwagą, mądrością i dobrocią. To już jest koniec tej opowieści. Mam nadzieję, że króliczek Dyzio przyśni ci się pewnej nocy i razem z nim popłyniesz statkiem ku nowej, niesamowitej przygodzie. Może ja dołączę do waszej wyprawy? Też chciałbym mieć tyle przygód co Dyzio. Pa, pa, do zobaczenia!